teraz samodzielnie ruszasz, dobrze? Pamiętaj, to sprzęgło delikatnie podnoś do góry. Jak coś zacznie działać, to przestań podnosić. Trzymaj, trzymaj, cierpliwa prosię. Cierpliwa. I szybko pójść. Działa się ładnie? Mhm. Ciśnij jeszcze raz. Tego. I hamulce zatrzymaj. Dobrze. Jak będzie ktoś za nami jechał, to może nie zaczaić, że my tak panujemy i wjedzie w nas. Hamulce zwalniamy. Delikatnie. Czujesz, jak ja ją podnoszę? Mhm. Nie wciska go tak mocno, bo nie dojdzie. Mhm. I hamulec delikatnie. To ja tak rzucam? Nie, to w samochód tak rzucamy. Kurde, no to tak, puść hamulec. No, ale troszeczkę puść sprzęgło. Nie tak mocno skręcę, bo nie uda nam się wyjechać. No. I dawaj gazu. Troszeczkę gazu. Cały czas trochę gazu. Gazu. Co pan się śmieje ze mnie? No, no wiesz, mówię ci już 30 razy już gaz. No ale po troszku chcę, nie? Kopy to przy... Zawsze kopy jadę. Skręcali w lewo. Włącz kierunkę z na dół. Chodźmy z lewo i ładnie na ten pas wjeżdżamy. O, już jest gaz w lewo. Za szybko tu ja nie miałam do czynienia z samochodem. Nie działam gać. Nie działam dziam, tylko mówię. Ja wiem, że nie miałaś z tym do czynienia, więc nie musimy tego 30 razy powtarzać. Wiem, że nie miałaś. Skup się na tym, co robisz. Koniec. Dobrze? Pan na ulicy od razu, bo już się nie nadaje. Będziemy jechać tutaj w lewą stronę, w Aleje Jerozolimskie. Pojedziemy się do centrum. O. Będziemy skręcali i będziemy zajmowali prawy pas. I jedziemy. Puść sprzęgło. I jazdu. I ładnie skręcamy. Tak na prawy pas. Dobrze? Ładnie skręcamy. Spokojnie, drugi bieg. Zobacz, ile czasu mamy. Widziałam, że cyk. Do góry nóżki. Ale masz kierować, nie po... Możesz się do mnie uśmiechać, ale starasz się jechać swoim pasem. No ja mówię pan, bo ja nawet pasa dobrze nie widzę. Kasia? Pierwsza lekcja Kasi. Kasia miała jeździć swoimi pasami, a nie całą drogą. Musiałam się skupić, jak on cały czas z aparatem ze mną. Kasiu, nie ma to tak mocno rączkami, tylko delikatnie. Połóż tak łapki na kierownicę. Jedź swoim pasem. Przecież ja rozumiem. Za szybko jedziesz. Na pierwszych zajęciach się jeździ. No właśnie, to powinnaś na pierwszych zajęciach dostać szmatę i wyczyścić koła, wyczyścić odkurzyć samochód, to tak powinno być na pierwszych zajęciach. To kurde, nic, wszystko na głowie. Ale to nic nadrobimy na drugich zajęciach. Przynoś szmatę, wiadro z wodą i ten, kosmetyki.